Główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Kamila Korzeniowska. Minęła 18.30. Dobry wieczór. Pora na najważniejsze informacje z Opolszczyzny. Zapraszam. W takiej sytuacji dużo ludzi po prostu by się poddało. Ale nie pani Edyta, która prosi o wsparcie. Państwo dzwonili, że utknęli na szlaku. Bo w górach opawskich także może być niebezpiecznie. Mamy wystawców tylko i wyłącznie z naszego regionu. A ich produkty rozeszły się jak świeże bułeczki. Edyta Przysiężna z Opola wskutek sepsy straciła ręce i nogi. Jeszcze niedawno aktywna zawodowo, dziś skazana na zamknięcie w czterech ścianach mieszkania, marzy o tym, by odzyskać sprawność. Do czego niezbędna jest rehabilitacja jej protezy? Trwa na nie zbiórka, a potrzeba ponad 500 000 zł. Ja mam swoją technikę opracowaną, nie? A jeszcze mam tego pega, to mi ten peg przeszkadza, ale mam swoją... I pomyśleć sobie, że kiedyś to nie sprawiało problemu, nie? Że człowiek w ogóle się nie zastanawiał nad pewnymi czynnościami. Kiedyś, nie tak dawno temu, w listopadzie ubiegłego roku, Edyta Przysiężna z Opola trafiła z bólem brzucha do szpitala. Była wtedy we Wrocławiu, w odwiedzinach u córki. Doszło do wstrząsu septycznego, została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej. No i jak się obudziłam, to już miałam po prostu czarne dłonie, czarne stopy. I po kilku dniach zostałam zapytana przez lekarzy, czy zgadzam się na amputację, bo niestety nie da się tego uratować. Ta amputacja uratowała życie Edyty, ale walka o zdrowie się nie kończy. Za niespełna 3 tygodnie czeka ją kolejna amputacja nóg, bo postępuje martwica w kolanach. Edyta się nie poddaje, choć musi liczyć we wszystkich codziennych czynnościach na pomoc bliskich. Jest dla mnie tak naprawdę wzorem. Bo w takiej sytuacji dużo ludzi po prostu by się poddało, tak? Zawinęłoby się w kodrę, nie chciałoby wstać i by stwierdziło, że po prostu mają dosyć wszystkiego, dosyć tego całego życia, a jednak mama dalej jest radosna, uśmiechnięta, mimo tego, że czasem wiadomo, jest w takiej sytuacji, że ma po prostu gorsze momenty, jest jej smutno, ale nie poddaje się mimo wszystko. By Edyta wróciła do sprawności, konieczna jest rehabilitacja i nowoczesne protezy. To ogromne koszty, ponad 500 000 zł. Trwa na nie zbiórka. Edyta marzy o zdrowiu i by założyć jeszcze kiedyś buty, które kupiła przed chorobą. Może to jest takie, komuś się wydawać, że jest to takie w mojej sytuacji takie dziwne to marzenie, bo nie wiem, jak to określić, takie... Kobieta pozbawiona rąk i nóg, a marzy o tym, żeby buty nałożyć. A bliscy wierzą, że to się uda. Jeszcze kiedyś będzie chodzić, na pewno. Pójdziemy na spacer, przyjedziemy do Opola, zobaczyć nasze kochane Opole. Edycie Przysiężnej można pomóc poprzez zbiórkę na portalu mamemoc.pl. Małgorzata Liś-Skupińska, Kurier Opolski. Uwaga na pogodę w górach opawskich, ostrzegają doświadczeni przewodnicy. Biskupia Kopa podczas tego weekendu przyciągnęła tłumy turystów. Niestety nie wszyscy byli przygotowani do wyprawy. A w co należy wyposażyć się przed wycieczką w góry, pytał Wojciech Bulasz. Słyszysz za to bez przerwy, jaki jest mądry i ładny. W schronisku na Biskupiej Kopie klimaty turystyczne. Podobnie na szlaku. Uważam, że dzisiaj są wspaniałe. Nie ma tego upału, ale jest to wilgotność, czuje się wilgotność powietrza. Stąd dzisiaj na trasach nieco mniej turystów niż podczas wczorajszego słonecznego dnia. Tu na dole jest fajnie, pięknie, ładnie. To ludzie mówią, nie doceniają tych gór, że są niskie, a potrafią niestety zaskoczyć. Przykładów nie trzeba daleko szukać. Mieliśmy w trakcie ostatniej nawałnicy, państwo dzwonili, że utknęli na szlaku, schowali się na przełęczy Habla, żeby im pomóc po prostu zjechać, bo byli z dziećmi, zaczęła się burza, więc zjechaliśmy, zawieźliśmy do samochodu i wrócili bezpiecznie do domu. Góry, nawet tak niewielkie jak pasmo opawskie, mogą okazać się niebezpieczne. Przewodnicy pamiętają śmiertelne zdarzenia w masywie Biskupiej Kopy. Zalecają, aby na szlak wyjść przygotowanym. Warto przejrzeć szlaki turystyczne, jakie wiodą w danym paśmie górskim, w rejon, w który się wybieramy, zobaczyć, jakie są przewyższenia, zaplanować sobie trasę, żebyśmy dokładnie wiedzieli, gdzie iść.
Osobną sprawą jest spakowanie plecaka. Warto wziąć na przykład apteczkę. Istotny jest też ubiór. Wygodne buty i skarpetki. To jest podstawa. To podstawa. No i wodę trzeba wziąć i coś do jedzenia. I jak dodają doświadczeni podróżnicy, dobrze wziąć papierową mapę. Bo ta, w odróżnieniu od telefonu komórkowego, nigdy się nie wyczerpie. Wojciech Bulasz, Kurier Opolski. W Brzegu koło gospodyń wiejskich Wino z Krzyżowicy zorganizowało fiestę smaków produktów regionalnych. Był to przysłowiowy strzał w dziesiątkę. Niektórych smakołyków zabrakło już po 2 godzinach. Henryk Waber. Ponad 30 producentów lokalnych udało się przekonać do udziału w fieście. Oferowano produkty wytwarzane w gospodarstwach lub z surowców od opolskich rolników. Mamy wystawców tylko i wyłącznie z naszego regionu i staramy się promować tak naprawdę produkty w szerokiej gamie. KGW w organizacji fiesty wsparli Samorząd Brzegu i Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Podczas pierwszej fiesty możemy zobaczyć, ilu tu jest wystawców i z jakimi produktami. Są to naprawdę produkty wysokiej jakości. I rzeczywiście na stoiskach pojawiły się regionalne rarytasy. Mam nadzieję, że przypadnie to też mieszkańcom Brzegu do gustu, moje smaki tych, że tym bardziej, że można przyjść, poczęstować się, spróbować. Tradycyjność naszych produktów polega na tym, że używamy do produkcji, do wytworzenia tych serów mleka od regionalnych producentów. Mleko krowie, krówki na łące, pasą się, przetwarzamy to wszystko w nasze przetwory. Twaróg, świeże podpuszczkowe, świeże mleko i sery. Trudno się więc dziwić, że stoiska były oblegane przez gości fiesty. Białe wino tutaj na stoisku obok i sery, jestem fanem serów. I powinno być więcej po prostu takich propozycji, bo to są produkty lokalne i bardzo smaczne. Sukces imprezy okazał się tak duży, że postanowiono zorganizować kolejną. A w tym serwisie jeszcze między innymi. Z Polski, z Czech, mamy zawodników z Izraela, mamy kilku zawodników z Ukrainy, mamy kilku zawodników z Niemiec. A wszystkich łączy zamiłowanie do ślizgania samochodem. Bywają proste, zakręcone, a nawet sumiaste. Podkreślają urodę, styl oraz charakter mężczyzny. Wąsy zostały wzięte nie tyle pod lupę, co pod miarę i w Wąsicach koło Wołczyna oceniane były w konkursie. Wąsy to wizytówka mężczyzny. Zmienne trendy i mody odzwierciedlają się pod męskim nosem. Bywają jednak panowie, którzy są wierni obranemu kształtowi, a za decyzją o zapuszczeniu wąsa kryje się jakaś historia. I mam przykrytą bliznę po prostu i od 78 roku cały czas wąs jest. Żona mnie bez wąsa nie widziała. Żeby zachwycał, trzeba o niego dbać. Pielęgnacja tego męskiego atrybutu bywa wymagająca. Ja używam najczęściej kartacza. To jest taka szczotka z włosia dzika. I nią po prostu wyczesywać, dbać o wąsa, po prostu pielęgnować go, różne wcierki stosować. Tutaj nie powiem jakie, bo wiadomo, każda cera jest inna. Nie trzeba zapuszczać taki wąs? Całe życie najlepiej. Ale taką długość? 2 dni. Posiadacze dorodnych wąsów w Wąsicach stają w szranki o puchar. Historia tego konkursu sięga XVI wieku, kiedy to żył Jakub, syn Baltazara. Jakub nosił długie, sumiaste wąsy i tu jeden z mieszkańców naszych Wąsic, Zbigniew Lysy, odwiedzając Hiszpanię, tam nasunął mu się pomysł, gdzieś podpatrzył, nie wiem czy na plakatach, czy to w muzeum Salvadora Dali, piękne, nie sumiaste, a stylizowane wąsy, takie miał Salvadore Dali. Skojarzenie oraz zagłębienie się w lokalnej historii dało inspirację do zorganizowania konkursu na mistera wąsa oraz rodzinnego pikniku. Jest to już 4. edycja, po dłuższej przerwie zresztą, a powstała z naszej nazwy miejscowości, czyli Wąsic jest wąs. Przewidzieliśmy szereg atrakcji dla dzieci i młodzieży, jak i również dla dorosłych. Dla dzieci mamy animacje, dmuchańce, koło fortuny i loterię. Również dla dorosłych mamy szeroko zaopatrzony kącik gastronomiczny. Wąsy podkreślały status społeczny i majątkowy. Były oznaką patriotyzmu. W czasach podziału na szlachtę i chłopów to właśnie narodowi przywódcy i rycerze byli dumnymi posiadaczami wąsów. Hanna Honisz, Kurier Opolski.
będą walczyć pod Grunwaldem i już dziś wiedzą, że zwyciężą. Jutro grupa 12 członków Opolskiego Bractwa Rycerskiego wyrusza na miejsce legendarnej bitwy, gdzie 13 lipca odbędzie się jej rekonstrukcja. W Grodzie pod Byczyną przygotowaniom opolskich rycerzy przyglądała się młodzież ucząca się ich fachu. W rekonstrukcji sławnego starcia z krzyżakami Opolskie Bractwo Rycerskie od lat ma swoją rolę, bo należy do chorągwi mazowieckiej księcia Janusza i wypełnia zadania według przyjętego schematu. Nie inaczej będzie w tym roku, a 12-osobowa ekipa rycerzy wyrusza na grunwaldzkie pola w pełni uzbrojona. Sprzęt mamy, tak, oczywiście zbieraliśmy go przed lata. Jest to takie uzbrojenie, które występuje w walce, a w walce używa się mieczy, toporów, włóczni i nie są to ciosy udawane. Także niestety to nie może być byle co, bo byśmy się pozabijali. Opolskie Bractwo Rycerskie bierze udział w wielu tematycznych wydarzeniach na terenie Polski i za granicą, ale przygotowania do rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem są wyjątkowe ze względu na dbałość o szczegóły. Przygotowania są bardzo dokładne, ponieważ tam nawet solniczka w naszej chorągwi chorągwi mazowieckiej musi być średniowieczna. W tym roku w Grodzie pod Byczyną przygotowaniom przyglądali się członkowie młodzieżowego obozu rycerskiego organizowanego już po raz 7 przez opolskich rycerzy. Uczą się tu różnych czynności, które im się w życiu codziennym tak samo przydają, ale przede wszystkim nie korzystają tutaj z telefonów i z laptopów. Zawsze mnie interesowało rycerstwo, historia mnie interesowała, właśnie zbroje, miecze. Mieczem umiesz się obsługiwać? Tak, trenuję fechtunek, mniej więcej umiem. Jakby przyszło co do czego, to wiesz jak, tak? No, można tak powiedzieć. Rekonstrukcja sławnej bitwy odbędzie się 13 lipca o godzinie 15 na polach Grunwaldu. Mówi się, że męstwo hartuje się ranami. W przypadku opolskich rycerzy z bitwy wszyscy wyjdą bez szwanku, a pamięć o wielkim zwycięstwie polskiego oręża zostanie pogłębiona. Maciej Dobrzański, Kurier Opolski. Drift to jazda z kontrolowanym poślizgiem, specjalnie przygotowanym do tego samochodem. Entuzjaści tej motoryzacyjnej i wyścigowej pasji spotkali się na zawodach Drift Open, tym razem na terenie kombinatu rolnego w Kietrzu, a na miejscu był Bartosz Sadliński. Przejazdy solowe, wyścigi w parach, konkurencje w ramach zawodów były zróżnicowane. Impreza rozpoczęła się w piątek, na dziś przypadł jej ostatni, trzeci dzień. 74. runda Drift Open, jest to nasza już czwarta runda w Kietrzu. Czwarty rok się tutaj bawimy, jesteśmy w tym roku w nowym miejscu, zupełnie nowa lokalizacja, no, która pozwala nam rozszerzyć też formułę zawodu. Mamy tutaj prawie 80 zawodników z Polski, z Czech, mamy zawodników z Izraela, mamy kilku zawodników z Ukrainy, mamy kilku zawodników z Niemiec. Trzy poprzednie edycje odbywały się w centrum miasta, w tym roku postanowiliśmy trochę uatrakcyjnić formę. Jest to jedna z sześciu rund, które eliminują zawodników do Mistrzostw Europy, a zatem no nie ścigamy się wokół kombinatu, tylko to są poważne zawody. Driftowanie to jazda z kontrolowanym poślizgiem, a więc tak, by pojazd nie wypadł z toru jazdy. Dodatkowy poślizg zapewniała dzisiejsza deszczowa pogoda. Są to niesamowite emocje. W dniu dzisiejszym spadł deszcz, co nie pomaga naszym kierowcom i tak naprawdę zmieniły się warunki diametralnie względem wczorajszych kwalifikacji. Samochody do driftowania różnią się od tych zwykłych. Muszą mieć tylny napęd, a do tego zaspawany dyferencjał, żeby dwa koła kręciły się nam w jednym czasie, powiększone skręty i troszkę mocy. Jakie tu prędkości wchodzą w grę? Na tym torze myślę, że maksymalnie na suchej nawierzchni, bo dzisiaj mamy deszcz, do 60-70 na godzinę. Dziś jest to spowolnione tempo do 30-40. Po torze poruszały się samochody z silnikami o dużej mocy, w klasie Masters nawet do 1000 koni mechanicznych. Zapanowanie nad takimi bestiami wymaga wielogodzinnych treningów. Bartosz Sadliński, Kurier Opolski. I w rajdowym tempie również dotarliśmy do końca Kuriera Opolskiego. Za chwilę prognoza pogody, którą przygotowała Dominika Merta, tuż po niej Sport Opolski Ekstra, a następnie podsumowanie tygodnia w programie 7 Dni Opolskie, na który serdecznie zapraszam. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.